Jedziemy. Agnieszka gotowa? Oczywiście. Paweł gotowy? Oczywiście. A Krzysztof Peroń urodził się gotowy. I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane przy dźwiękach czołówki ze znanego nam wszystkim filmu. Prawda? Jaki to film? Serial Barwy Szczęścia. Serial Barwy Szczęścia. Witamy serdecznie Agnieszkę Mrozińską. Zawierciańską aktorkę. Piosenkarkę. I no, miałem nie powiedzieć. Producentkę filmową i telewizyjną. Bo takie wykształcenie również mam. O, nie działam filmową, za dużo jako producentka, ale muszę parę drobnych rzeczy wyprodukować, więc... Agnieszko, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Miło nam. Bardzo nam miło, że no, to słowo gwiazda mi się nasuwa bezpośrednio, że gwiazda takiego formatu zechciała. Ja zawsze mówię po prostu Agnieszka. Dobrze. Agnieszka, po prostu Agnieszka Mrozińska, żeby nie było, że po prostu się nazywam. Po prostu Agnieszko, bardzo Cię serdecznie witamy. To co najważniejsze, że zawiercie. Zawiercianka, rodowita tak zawiercianka. Rodowita. Bardzo często to podkreślam. Zerknę do scenariusza. Scenariusz jest naprawdę konkretny. Rozmowy nie wiem, co zepsułaś wszystko. Zaczynamy grillowanie. Agnieszko, jak to jest podkładać głos do kucyków, powiedzmy? Wspaniale. To jest postać po prostu na maksa energetyczna, więc trochę mnie tam powiedz jest. Powiedz coś. No właśnie tak mówię. Rainbow Dash! Teraz wszystkie dzieci wiedzą kim jest Agnieszka Mrozińska, dziewczyna z Zawiercia. Nie tylko dzieci, bo i dorośli, bo przecież ja się na tych bajkach spędziłem ostatnie 15 lat. Wychowałem prawie, no, za moje dorosłe, pół mojego dorosłego życia było na Rainbow Dash, wiesz, na kucykach pony. Ach, ale powiem wam, no, że... No serio? Paweł, no nie mów, że ty nie oglądałeś. Nie. Ja ostatnio co oglądałem to SpongeBoba. A teraz będę grała w SpongeBobie. Serio? Komu? No. Nie mów, że tą ośmiornicę taką paskudną. Nie, Narlenę. Narlenę, taką totalnie porąbaną, absolutnie szaloną. Ale powiedz mi, pasują ci takie role wariatek, takich pozytywnych postaci? Bardzo, dlatego że to już jest udowodnione, że człowiek, który na przykład w dubbingu, to też zauważyłam, jak wcielam się w różne postaci, jak się dużo śmieję, mam, nie wiem, szalone, pozytywne postaci, to z automatu poprawia się humor. Ale te postaci są nie tylko takie, powiedzmy, przynajmniej te rysunkowe, te animowane, mm-hmm. One mają trochę takiej zołzy w sobie trochę, nie? Takiej złośnicy, takiej... Zacięcia, tak? Niekoniecznie. Ja mam naturalną chrypkę, nie jestem złośnicą, ale jestem szalona i zakręcona. Ale mówię postaci, ale postaci, nie? Różnie bywa. Rzeczywiście bardzo często ten z takim delikatnym, spokojniejszym głosem są delikatniejsze i grzeczniejsze, ale nie wszystkie są takie złośliwe z tych program, aczkolwiek również takie bywają. No ten zwierzak z sekretny... Jakoś... Życie zwierzaków domowych. No, Max! Hej, Max! Ale to był ten pudel, nie? Taki biały, nie? Niekoniecznie pudelek, ale szczerze mówiąc, taki bardziej szpic pomeranian bym powiedziała. Że taki, malutki biały piesek. No, boski włosy. No. Sami słyszycie, malutki biały piesek, ale jak się wkurzę! To były tam takie super sceny. Tutaj widzę, że Przemek... Mówi, nie krzyczę. Przemek mówi, nie krzyczę, bo wszystkie levela powyskakiwały. 80 decybeli rąbnie w łóżko, to już może przemówię. Będę ostrzykała, jak będę planowała krzyknąć, żeby również widzowie mogli na moment ciszyć. Powiedz nam, Agnieszko, bo nasz program ma też taki wymiar odrobinę edukacyjny. Mhm. Zawsze chciałaś być aktorką? Zawsze. Urodziłaś się z aktorstwem? Myślę, że tak, bo już tak naprawdę od kiedy potrafiłam cokolwiek powiedzieć, to stawałam na krzesełku, recytowałam, mówiłam, robiłam różne spektakle, przedstawienia w domu, także tak naprawdę od zawsze. A w Zawierciu w MOK-u zaczynałaś swoją edukację? Znaczy już trochę w przedszkolu, bo ja przyszłam... Powiedz nam u kogo. No właśnie, twoja historia edukacyjna, jakie przedszkole, jaka szkoła? Jakie przedszkole? Przedszkole numer... Nie. Zapomniałam, jaki tam jest numer, ale to było przedszkole, do którego marzyłam. Na Podkowie czy Na Żabkach. Na Żabkach. Przedszkole na Żabkach. Koło Siru, tak? Są...
Są trzy przedszkola na Żabkach. Na Podkowie. Nie, nie koło Osiru, to jest na Podkowie. Niedaleko Piłsudskiego, nie wiem, czy to jest. Na Moniuszki? Może to koło Osiru? Piętnastka. Koło, za lodowiskiem? Na Wierzbowej? Nie. Nie na Wierzbowej. No właśnie jakieś Piłsudskiego, niedaleko Agatki, bo chyba każdy kojarzy. Każdy kojarzy Agatkę do Piłsudskiego. Bo tam moja babcia mieszka, babcia Wiesie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. O właśnie, bo to jest, żeby się nie wiedziało, jeszcze tak. Tak, moją Nadusię pozdrawiam, moją córeczkę 9-letnią, moją mamusię i mojego Aleksa. Mojego Aleksa? Do mojego narzeczonego. Więc mojego Aleksa absolutnie pozdrawiam dokładnie. No i tam na Piłsudskiego mieszka moja babcia. Jak przyjeżdżałam do babci, tam nie wiem, byłam na balkonie, czy po prostu tam chodziłam po podwórku, to zawsze mówiłam, że marzę, żeby tam chodzić do przedszkola. No i chyba od starszaków, tam chodziłam półtora roku, bo przyszłam tak w połowie roku i potem jeszcze cały jeden rok chodziłam. To pamiętam, że jak tylko przyszłam, to przez chwilę nie było dzieci. Z grupy, tak do której się dostali. Nie, właśnie nie tak, że oni po prostu byli na jakimś spacerze. No i jak przyszli, to pierwszą rzeczą, którą musiałam zrobić, to zaśpiewać, no tam przedstawić i zaśpiewać piosenkę, więc tak naprawdę... Jaka piosenka, pamiętasz? Bursztynek. No. Bursztynek, bursztynek, znalazłem. Tak, dokładnie tą piosenkę, no. Też to śpiewałem. Pamiętam, też to śpiewałem kiedyś, no. Tak. Dobrze, to, ale wróćmy do tego MOK-u. Czy, tak, MOK. A nie, no, bajaderki. A później szkoła podstawowa. Szkoła podstawowa od pierwszej klasy tak naprawdę też. Byłam w jakimś, byłam w takim, co to znaczy, kółku recytatorskie, tak naprawdę... Ale która szkoła? Trójka. Trójka przez 9 lat, słuchajcie, bo ja się załapałam na gimnazjum. Raz. Nie zdałam. Załapałam się na gimnazjum, dlatego cały czas byłam w jednej szkole. A myślę, tak, że powtarzasz. Tak. No i w trójce pani Marysia Madej, którą również pozdrawiam. Pani Marysia Madej, muzycznie mnie kształciła. No i Justyna Gajda, cudowna. Cudowna strona. Cały czas mam kontakt, spotykamy się do tej pory. Pozdrawiamy panią. Tak, pozdrawiamy Justynę, tak. Bardzo, bardzo, bardzo. Justyna też przyjeżdża do mnie na spektakle, zawsze się wzrusza i to jest bardzo wzruszające i cudowne. Także tak, ja z Justyną. Justyna tańczyłam. Się tak wzrusza na tej spektakle? Tak, tak. No to ten wirtualny przytulasek, prawda? Na Justyny. Naprawdę tak. Gajdy tak, 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 tak. W międzyczasie chodziłaś na kółko teatralne do MOK-u. No, takie kółko, nie, teatralne do MOK-u, nie, po takim kółku. A bajaderki to jest takie kółko? Bajaderki, no to tak przede wszystkim tanecznie. I muzycznie. Aha. Głównie, aha. No. Tak się tworzy gwiazdy muzykali w Zawierciu. Tam chyba około 6 lat, tam nagraliśmy dwie płyty, piosenki biesiadne i kolędy, także pamiętam. Szkoda, że nie przyniosłem. A później poszłaś do liceum? Tak, poszłam do liceum do Malczewskiej. I kogo chcemy pozdrowić z Malczewskiej? Bo powiem ci tak, jesteś pierwszym gościem, który bardzo chętnie pozdrawia. No bo ja wszystkich pozdrawiam, bo to tak naprawdę ja w ogóle w Zawierciu się super czuję. Najlepszą nauczycielkę lub nauczyciela z Malczewskiej. My to puścimy. Mam totalną sklerozę. Dobra, to nie. Bardzo zapamiętałam profesora Krzyka od matematyki. Który był taki najlepszy, nie wiem, był bardzo surowy, ale dobrze mnie nauczył matmy. Ale dobrze, to powiedz mi, w którym momencie swojego życia, na którym etapie przedszkola, bajaderek, czy też Malczewskiej, czy trójki, zdecydowałaś, że kariera aktorska to jest coś, co cię kręci, twój zawód wymarzony. Od zawsze, bo tak naprawdę z przedszkolem już też występowaliśmy w miejskim ośrodku kultury. Ja po prostu wiedziałam, że ja chcę być aktorką, chcę śpiewać i tańczyć. Tylko zawsze chciałam być aktorką filmową, nie teatralną, w ogóle teatr socie totalnie mnie nie kręcił. Dlatego jak tylko wyjechałam do Warszawy i właściwie z tego powodu wyjechałam, potrafiłam do teatru muzycznego Roma. Ale to mi się bardzo podobało, bo łączyło wszystkie moje trzy pasje, czyli aktorstwo, taniec i śpiew. Najważniejszy spektakl? W Romie? Bo ja tam byłem na paru spektaklach. Najważniejszy... Nawet, oglądałem cię, nawet nie wiedziałem. Tak! Ciężko mi któryś spektakl nazwać najważniejszym, bo tak naprawdę wszystkie były super. Zaczęłam od Akademii Pana Kleksa, potem był Upiór w Operze. Ja sobie... O Upiór w Operze byłem, ale kogo grałaś w Upiórze? Ja w Upiórze w Operze grałam Meg Jury, to jest przyjaciółka Christine, ta tancerka. No i byłam w zespole. I Upiór w Operze to jest spektakl, który po prostu sobie wymarzyłam. Znaczy, najpierw sobie bardzo, bardzo wymarzyłam Koty. Po Akademii Pana Kleksa ja zrezygnowałam. Koty bardzo. Ja po Akademii Pana Kleksa zrezygnowałam tam z mieszkania, wiedziałam, że się wyprowadzam do Zawiercia i nagle dostałam telefon, że tam jedna z koleżanek zeszła w ciążę i czy wejdę do Kotów, więc mówię, no i już jak wyjechałam do Warszawy, tak zostałam do tej pory, czyli lat 15. Czyli już sporo fajnych spektakli zagrałam, bo tak, Upiór w Operze sobie tak trochę wymarzyłam, bo pamiętam, że byłam jakoś, jak graliśmy Akademię Pana Kleksa. Chyba jeszcze wtedy nie wiedziałam, że gram Koty albo i
albo już w trakcie kotów, byłam na warsztatach musicalowych i pamiętam, że mieliśmy jakiś taki wieczór filmowy i oglądaliśmy The Phantom of the Opera i mówił Jezus, w takim sklep, jakbyśmy mogli zagrać. I nagle tam po pół roku od momentu, kiedy tam zagrałam, dostałam informację, że będą castingi do Upiora w Operze. Ja mówię, może po prostu sobie wymyślałam sobie ten spektakl, tak samo jak i koty. No i potem chyba było Les Misérables, Nędznicy. Kogo grałaś? W Nędznikach grałam w zespole, czyli takie różne postaci. No dobra, Nędznicy były pięknym spektaklem. Upiora w Operze zagraliśmy rekordowo dużo razy, bo przez 2,5 roku 575 spektakli. Ale bez mnie nudzi, i ty we wszystkich tak wychodzenie cały czas i to samo? We wszystkich spektaklach. No, może jakieś miałam pojedyncze momenty, jak się tam gdzieś zwolniłam. A to jest co drugi dzień w zasadzie? Codziennie. Dzień w dzień graliśmy, oprócz poniedziałków. Więc jak ludzie nienawidzą poniedziałków, tak poniedziałek to był jeden z ulubionych dni, bo po prostu wtedy było wolne. Ja co prawda zawsze w poniedziałki umawiałam sobie dużo dubbingów, no bo... Znaczy, w ogóle w Romie ogólnie było fajnie, bo tam mieliśmy przez 4 miesiące próby. A potem tylko wieczorami przychodziliśmy na 18, godzina make-up, no i o 19 graliśmy spektakl. Więc tak naprawdę można było wiele rzeczy robić, właśnie nie wiem, jakieś dubbingi czy drobne rzeczy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o plany zdjęciowe, o seriale czy filmy, no to byliśmy mocno zblokowani, bo zawsze wymagają pełnej dyspozycyjności, cały dzień musi być wolny, więc zawsze się cieszyłam, jak na przykład różne reklamy nagrywałam w poniedziałki, bo byłam wtedy spokojna, a jak było w tygodniu, no to był taki stres, bo zawsze musiałam być na 18 w teatrze. Oczywiście cała ekipa, produkcja filmowa starała się tak działać, tak starać mi się grać, żebym ja się wyrobiła. No i, ale mimo wszystko to mocno ograniczało. A powiedz mi, jak się w ogóle dostałaś do takiego teatru? Z castingu. Pojechałam na casting, dogadają pana Kleksa. Chyba w marcu był pierwszy etap. Ale kogo grałaś, przepraszam? W Akademii Pana Kleksa też byłam w zespole, grałam różne postacie. Tak, bo byłam wtedy, miałam 17 lat. Właśnie w Malczewskiej byłam tylko rok, no bo już od drugiej liceum musiałam przenieść się do Warszawy i no i już tam sobie byłam. Musiałaś, bo się dostałaś do teatru. Tak. Właśnie byłam na castingu, był w marcu, potem chyba drugi etap był w kwietniu, trzeci w maju, plus jeszcze w czerwcu były takie warsztaty. Ja tak naprawdę, jadąc na ten casting, nie byłam świadoma, że... Boże. Ale przygotowałaś się jakoś tak, musiała... wiesz, przygotowałaś się tak stricte pod castingowo, czyli poszłaś do specjalisty? Tak, bo są... nie pamiętam, czy do Akademii Pana Kleksa, bo na pewno do Upiora w Operze pomagał mi się przygotowywać Leopold Stawarz. Poldziu, wiem, że tu był, oglądałam fragment rozmowy z nim, także pozdrawiam raz jeszcze. Poldziu, no kolejna... Tak, Poldziu, pamiętam, że Poldziu... Wychowanka trochę, tak. Poldziu i właśnie i Marysi Mato. Z Marysią to naprawdę uczyła mnie muzyki i z nią bardzo, bardzo dużo pracowałam. Nad sobą, nie zapracowałam, tylko pracowałam nad sobą i przygotowywała mnie do wszystkich konkursów piosenki. No i pamiętam, że Poldek się zdziwił, bo startowałam na Christine. Przygotowałam piosenkę McGiri i Christine. Christine to była taka naprawdę bardzo duża postać w Upiorze, w Operze. No i to była taka piosenka, gdzie było E3 kreślne, czyli naprawdę absolutnie wesołe dźwięki. Pamiętam, że Polak się wtedy zdziwił, że mam E3 kreślne, także bardzo, bardzo wesoło. Trzeba przerobić to. Musimy się zacząć przygotowywać po tak, tego muzycznie, fachowo, bo tak rozmowy niereżyserowane przychodzi co do czego. Ale mamy świadomość, że to są bardzo wysokie dźwięki, tak, bo ja wbrew pozorom, mimo że mam zachrypnięty i dosyć niski głos, byłam sopranem koloraturowym, czyli najwyższym żeńskim głosem. Teraz co prawda mi się ten głos obniżył, bo w ciąży, to już słyszałam nieraz, że gdzieś tam po ciąży, w trakcie ciąży ten głos się obniża. Na pewno to nie w przypadku każdego, ale miałam taką koleżankę, która w ogóle straciła głos i przez 2 lata nie mogła śpiewać. No ale gdzieś tam ten głos po latach mi się generalnie robił. Powiedz, tak. Jakich spektaklach, gdzie Cię można zobaczyć? Bo już można Cię zobaczyć w końcu. Tak, już można. W długiej przerwie. Tak, już można. Co prawda zobaczymy, ile tych spektakli nam się uda. Nie, no zagrać. Do września to chyba ten. Ale nie, no, teraz nie, już teraz mam. Teraz do wakacji. Gracie, teraz w tym roku będą w tym wakacje, roku, tak. Są otwarte teatry? 13 czerwca, 13...
niekoniecznie tylko w teatrach, ale w różnych domach kultury też gramy. Teraz 13 czerwca przed gram w Białymstoku, 8 lipca gram w Świnoujściu. No i mam tam jeszcze rozpisane trochę spektakli, ale nie wiem, gdzie gram. W różnych miejscach. Na pewno będę informowała. Jak będziesz na Śląsku, to bardzo cię proszę daj znać. Na Zagłębiu. Na Zagłębiu też. W województwie śląskim. Litości. Nie można tego odpuszczać. Nie? Jesteś znalazł się Zagłębia. Ja powiem tak, Jura Krakowsko-Częstochowska. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jakbyś grała, to daj nam znać. Tak, będziemy grać w Zawierciu. Mieliśmy zagrać, ale ze względu na pandemię niestety odwołali. Będziemy grać Miłosną Pułapkę. I naprawdę polecam, bo fajny jest. Ale jak będziesz występował w Zawierciu, bardzo prosimy o sygnał. Zrobimy konkurs dla naszych oglądających. Za chwilę powiesz jakieś hasło, kto to hasło później powie. Jak będzie spektakl, to dostanie od nas bilecik. Panie Pawle, zasponsoruje pan? No. Ale jeden? Paweł się Przynajmniej nie wypuszcza na wizji, to co mam odpowiedzieć? Ile twoja córka ma lat? 9. 9. To 9 biletów kupimy. Zasponsoruje? Tak. No, o widzisz i tak. No to ale teraz podaj hasło. Ale to wystarczy sobie wejść potem na YouTube'a i... No ale dobrze, tylko że powiedz teraz... Teraz uwaga, nagrywamy teraz hasło do wygrania biletów na spektakl, w którym będzie grała Agnieszka Mrozińska. Uwaga, hasło, czas start. Nadia. O! I teraz już koniec, bo to wiesz. Już koniec, to było hasło. Tak, to musi zostać. Bardzo proste. Zaznacz sobie w scenopisie, że to musi zostać. Tak, to musi zostać. Dokładnie. Powiedz mi, nie żałujesz? Nie. Że zostałaś aktorką? Nie, absolutnie. Czyli warto... To jest wymarzona ścieżka kariery, prawda? Tak. Twoja, tak. Paweł, no... Znaczy nie, zaczęło się od castingów i trafiłam do Teatru Muzycznego Roma, ale skończyłam również szkołę 5-letnią i jakby mam w tym kierunku wykształcenie magister sztuki dyplomowana aktorka dramatyczna. Dramatyczna. Tak skromnie. Jakby to nie brzmiało, bo za chwilę dobawi, że taka muszę dramatyczna. Sobie, no, ale powiedz mi, czy... mojej sprawdzić. Wikipedia, chciałam przypomnieć, że tak wygląda Wikipedia i Ale powiedz, czy te studia w ogóle przygotowują cię do odgrywania później ról jako aktorka, czy to są tylko takie dla papierku? Nie, absolutnie nie przygotowują. Faktem, najwięcej można się, bardzo dużo, może nie najwięcej, ale właściwie no przynajmniej w 50% to wykuczy się w praktyce, czyli w teatrze. No ale studia bardzo, bardzo mocno. A są tam zajęcia też praktyczne, odgrywacie jakieś sceny? Oczywiście. Tak naprawdę zaliczamy te studia, robimy dyplomy, to są dwa spektakle. Jeden dyplom... Pamiętasz swój dyplomowany spektakl? Na pewno Upiór w operze. Tak? Bo zaliczałam swoim spektaklem i nie pamiętam, czy... To swoim spektaklem też można. No bo grałam zawodowo w teatrze, więc też jak najbardziej. Ekstra, nie? Kurde, powiem ci, że ja żałuję. Nawet powiem wam, że miałam wspaniałego... Widzisz, bo ja to, żeby trochę poaktorzyć, to sobie musiałem stworzyć studio filmowe, poprosić Pawła o wsparcie. Zatrudnić reżysera. Ciężka charuwa, żeby trochę pogwiazdożyć na YouTubie. Który tam siedzi, słuchajcie, tam z tyłu, też pozdrawiam. Który nie chce nigdy przyjść. Raz filmowym. Wiesz, że on tutaj tylko raz się... Prosimy go o wywiad, wiesz, taki, żeby opowiedział, bo to jest człowiek skarbonka, jeśli chodzi o... Boże, skarbonka, no, skrzynia pełna cudów. Skrzynia pełna cudów. Tak, dla nas to jest taka skarbonka, więc pakujemy te pieniądze, pakujemy. Niechcący nieźle wyszło. To jest taka skrzynia wspaniałych przeżyć i nie chcę tutaj z nami zrobić wywiadu. Nie? No. Przemku, zachęcamy. Tak. Zachęcamy. Mówię i tu, i tam. Przesiądź się tutaj do nas na kanapę. Jako, że kto wtedy siądzie tam. No. Żaden z nas się nie dobrze, Agnieszka, z Zawiercia do Wielkiego Świata, bądź co bądź. Jak oceniasz? Zadaliśmy to pytanie Oliwii, tak? Oliwia, tak? Migon. Oliwii Migon. Trudniej według ciebie z Zawiercia wyjść do Wielkiego Świata aktorskiego, czy to jest raczej kwestia pracy, zaangażowania, talentu? Czy ciężkiej trudniej pracy. Tak. Ale trudniej, jakbyś była z Warszawy, łatwiej by ci było robić karierę? Nie. Nie. Myślę, że to nie ma żadnej różnicy. Bardzo dużo osób tak naprawdę... Absolutna większość ludzi, która była w Teatrze Muzycznym Roma, jest spoza Warszawy. No i teraz nasi oglądający powinni jak macie wiedzieć, ja powiem tak, jak człowiek ma marzenia i kocha to, co robi, to po prostu jakby
to trzeba iść za marzeniami, ciężko pracować i można osiągnąć wszystko. Fantastyczny przekaz. Zobacz, czy to się nagrało? Fantastyczny przekaz, nie? Spełniajcie swoje marzenia, moi drodzy. No spełniajcie swoje marzenia, bo można to zrobić. Marzenia można, są na wyciągnięcie. Tak. Ale na ciężka praca. Wszyscy ci, którzy by chcieli krok po kroku prześledzić twoją karierę, odsyłamy do magazynu Kariera, który jesteś gwiazdą okładkową. Miałeś nie używać słowa. Agnieszka na okładce. Agnieszka na rozmowa z Agnieszką. To wygrane marzenia. Jak spełniać marzenia, jak po kroku. Ale bardzo, bardzo mi się ten tytuł też podobał. No ale i pozdrawiam ale Martę. Ci... Marta Szapoba, że po prostu półtorej godziny naszej rozmowy tak pięknie spisałaś. Rewelka. Do odbioru w centrum. Najlepsza dziennikarka, z jaką rozmawiałam. Miałaś przez chwilę naprawdę ogromną popularność jako odtwórczyni głównej roli dubbingowej w serialu Violetta. A, jak... kojarzysz? No oczywiście, znaczy... Violetta to był super serial. Violetta to był serial, w którym się kochały wszystkie dziewczynki. Moje dziewczynki były jeszcze bardzo małe wtedy, jak leciała Violetta. Ale Violetta, wszędzie Violetta. No i ty byłaś tą Violettą. Czy ludzie cię kojarzą w ogóle, że jesteś byłaś tą odtwórczynią Violetty, jako podkładałaś głos? Kojarzą, szczególnie jak się odzywam, no. Bo jak prowadziłam warsztaty musicalowe przez, no, przez wiele lat z rzędu, to jak z moją koleżanką Kamilą Kamińską, moją przyjaciółką nawet, to też pozdrawiam. Mam wspaniałych ludzi dookoła siebie. Jak prowadziłyśmy warsztaty, no to pamiętam, że tam rozmawiałyśmy, jakby młodzież siedziała w kółku, tam słuchała i widzę takie dziwne miny. Czasami ktoś tak delikatnie zawsze przepraszam, czy pani mówi, podziękowała Violetta? Ja mówię, tak. No i taki raz, niech pani powie coś Violetta. Ja właśnie mówię, bo mówiłam swoim głosem. To był mój ukochany serial, serial ludzki dubbingowy, który nagrywałam z ze wspaniałą reżyserką Asią Węgrzynowską, z którą, to też oczywiście pozdrawiam. Którą oczywiście również pozdrawiam. Z odcinek powiem pozdrowienia. Tak, Asieńka jest naprawdę cudownym człowiekiem, świetną reżyserką i aktorką zresztą. I rzeczywiście ten serial był taki, że... duszał. Popłakałyśmy się, jak się skończył. Naprawdę wzruszyliśmy się. Ona jeszcze takie, Violetta jakieś te pamiętniczki swoje pisała i tam jakoś tak wzruszająco. Ja naprawdę jakby, jak Violetta miała jakieś fragmenty w serialu, że płakała, to ja zawsze płakałam tak naprawdę. Nie, no wiadomo, można płakanie zagrać, ale wtedy rzeczywiście tak płakałam. Naprawdę mnie to wzruszało. I nie zapomnę, jak nagrywałam audiobooka i audiobooka wyjątkowo nagrywałam w innym studio. I było dwóch mężczyzn, realizator dźwięku i reżyser, tak sobie myślę było, że będę im czytała serial. Dla dziewczynek. No mówię telenowelę hiszpańską. No i słuchajcie, nagrywałam tego audiobooka chyba 5 dni. No to jak wszedłam trzeciego dnia, to mówię, Boże, już się nie mogli doczekać, aż będę nagrywać dalej, bo sami byli ciekawi, więc naprawdę wydarzy, można się w ten serial wkręcić. I też mi się bardzo podobało, ponieważ powstał film Tini. Nowe życie Violetty, film kinowy, który był po prostu przepiękny. I scena, jak znajomi Violetty pchają pod górę pianino, czy fortepian w ogóle, na plaży. Ojku, to była przepiękna scena. Chciałabym, żeby tak ktoś pchnął fortepian, żeby mogło sobie zagrać na plaży. Ale powiedz właśnie, jeszcze jak z tą popularnością aktorek dubbingowych, tak? No bo twój głos jest rozpoznawalny, tak jak nie wiem, pana Boberka. Tak, ale nikt go jakby przez długi czas nie widział, kojarzył, nie kojarzył. No i podobnie może, nie wiem, czy tak jest też z tobą, że nie wiem, że widzą cię, słyszą cię, coś się kojarzy, ale... Znaczy, ludzie, którzy mnie znają, zawsze rozpoznają rzeczywiście seriale czy filmy, w których gram. Moi znajomi, ludzie, którzy tam, nie wiem, no kojarzą mnie z serialu Barwy Szczęścia, bo Mariuka Kłos, moja postać też jest dosyć charakterystyczna, też często rozpoznają. Gdzieś tam no, ta moja barwa, jak ja to mówię, skrzycząc tej żaby, jest trochę charakterystyczna, więc gdzieś tam rozpoznają, ale rzeczywiście tak jest, że aktorzy dubbingowi no, są takimi trochę no-name'ami. Jednym z trudniejszych seriali animowanych, dubbingowych była bajka polsko-chińska. Znaczy po chińsku tam było dosłownie parę słówek, ale taka
mało, bo to było dla małych dzieci, takich trzylatków, czterolatków. Kailan, to była bajka Ni Hao Kailan, ona była Kailan. Pamiętasz na pewno coś po chińsku. Tak. Ni Hao znaczy cześć, bo kaci nie ma za co. Xie xie znaczy cześć. Dziękuję. A nie, tak, Ni Hao to jest cześć. Jeje, to jest dziadek. I bardzo ciężko, przynajmniej na początku, potem jak już sobie wbiłam melodię danego słowa, to jakby nie sprawiało mi to problemu, ale siedziała obok mnie Chinka, bo tam przez pierwsze chyba dwa czy trzy odcinki było rozrysowywane, dźwięk do góry, potem w dół, jeszcze tam, nie wiem, z takim szlaczkiem, że tutaj tam inaczej podbiera. Bardzo ciężko było to zrobić. I zapamiętałam jedno zdanie, niszy, dzuj mam to pao ja, albo niżało, hao kaisin. To znaczy, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. O właśnie, to będzie na zapowiedź. To będzie na zapowiedź, tak. To na zapowiedź. Słuchaj, bo musimy nagrać zakończenie, bo czas nas goni. Tak. Ale powiem Ci, tak się nasłuchałem cudownych wieści na temat tego, że można spełniać marzenia i zrobić to w sposób fantastyczny po prostu. Zawiercia wejść można na... Można karierę zrobić, tak. No coś niemożliwego. Znaczy nie to, że niemożliwego, tylko że... Ale nie, bo wspaniałego, tak? Może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Nie jestem w stanie podsumować. Wierzę w to, moja droga, wierzę w to, że będziesz inspiracją dla wielu zawierciańskich dzieciaków do tego, żeby spełniały swoje marzenia. Możecie zacząć w MOK-u, możecie zacząć w Bajaderkach. Jest wiele fantastycznych miejsc, w których możecie to zrobić. Mirosława Świtałę również pozdrawiam. No, proszę, tak. I Agnieszka jest tego fantastycznym przykładem. Spełniajcie swoje marzenia. Nie narzekajcie, że w Zawiercie nie dajesz szans, że trzeba wyjechać do dużego miasta, żeby jechać na warsztaty, żeby uczestniczyć w zajęciach wokalnych. Ja jeździłam na warsztaty też, do Katowic, do Wrocławia właśnie z Justyną Gajdą. Byłyśmy w Koninie na turnieju. Także jakby można wyjeżdżać i kształcić się dodatkowo. Ale po prostu jest to ciężko. Ale rodzice narzekają, że tutaj, że Zawiercie nie daje szans, tak. że z Zawiercia się nie można dać. A ta kanapa co chwilę udowadnia, że jest inaczej. Naszym i Państwa gościem, fantastyczna aktorka, świetny człowiek, wspaniała mama Agnieszka Mrozińska. Agnieszko, wielka to dla nas przyjemność. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiamy, spełniajcie swoje pozdrawiam marzenia. Wszystkich teraz pozdrawiam. Całe Zawiercie. Spełniajcie, Zawiercie spełnia marzenia. Zawiercie spełnia marzenia. Tak jest. Przemku, zamknij okno, bo nie będziemy nagrywać wszystkich dookoła, bo tłumy fanów. Bardzo lubimy Romana, ale może nie chcielibyśmy... Nie, jakiego Romana, to fani Agnieszki przyszli, tam pikietują: Agnieszka, daj autograf, Agnieszka, daj autograf. No jedziemy, czekaj.